Dear Inspector Gill, Szanowny Inspektorze Gill, please accept my sincere appreciation and gratitude for hosting the Naval Support Facility Red Cobalt Change of Command Ceremony at Sloop Police Academy. Your warm, inviting hospitality made for a special event and further demonstrated the close relationship between our two great nations. Proszę przyjąć moje szczere wyrazy uznania i wdzięczności za udostępnienie Szkoły Policji w Słupsku na uroczystość przekazania dowództwa jednostki wsparcia marynarki wojennej USA. Pana wielka i serdeczna gościnność sprawiła, że to wydarzenie było wyjątkowe i dała po raz kolejny dowód bliskich relacji pomiędzy naszymi dwoma wspaniałymi narodami. Also, it was a pleasure to meet you and to see some of the Academy's grounds and facility. I especially appreciate you allowing me to show my respects at the memorial to your slain police officer. It was a poignant experience for me. Również było mi bardzo miło poznać Pana i zobaczyć niektóre budynki i pomieszczenia szkoły. Szczególnie doceniam możliwość oddania honoru przy pomniku zgładzonych oficerów policji. Było to dla mnie wzruszające doświadczenie. Thank you for your generosity and for your support of the United States Navy and our sailors. I wish for you and your family a meaningful and joyful holiday season. I look forward to my next visit and please do not hesitate to let me know if I can be of service in any way. Dziękuję Panu za hojność i wsparcie dla Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych i naszych marynarzy. Życzę Panu i Pana rodzinie wspaniałych i radosnych świąt. Z niecierpliwością oczekuję kolejnej wizyty i proszę nie wahać się do mnie zwrócić jakąkolwiek pomoc. Sincerely, Y.D. Lindsay, Rear Admiral, United States Navy. Z poważaniem, admirał Lindsay.